Dzień dobry, cześć i witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu. I dzisiaj, kochani, dzisiaj mamy setny podcast z moich podcastów, które jakby ukazywały się przez poprzednie lata, to było około 2 lat. Okazywały się one co tydzień, potem była przerwa i teraz jakby te podcasty dołączyły do Słowa Miłości na Dziś, które są ukazywane codziennie. I dzisiaj mamy setny podcast. Od jutra, słuchajcie, już idzie normalnie Słowo Miłości na Dziś i będą takie krótsze podcasty. Dzisiaj ten setny podcast i dzisiaj porozmawiamy na temat, jak uleczyć zranioną duszę, na temat mojej książki. Opowiem Wam, co tam się w niej znajdzie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, czego możecie się spodziewać po tym. I myślę, że to będzie takie też bardzo istotne dla tych osób, które jeszcze się wahają, czy chciałyby tą książkę, czy chciałyby się zapisać na promocję tej książki, ponieważ kiedy zapiszesz się, tutaj masz link gdzieś pod spodem na pewno albo u góry, dla osób zainteresowanych jakby tą książką, to pamiętajcie, że te osoby z tej listy dostaną całkowicie inną stronę i one będą miały przywileje. Dostaną, uwaga, przesyłkę w cenie, dostaną autograf mój. Pamiętajcie, że książka z autografem jest o wiele więcej warta i tylko te osoby dostaną, więc będę musiała podpisać tych książek trochę, bo zapisało się no kilkaset osób, więc nie wiem, jak to zrobię. I zawsze będą te książki szły jakby do osób, które pierwsze jakby kupią pakiety i z tej listy będą schodzić, czyli najpierw te pierwsze osoby, potem kolejne i tak dalej. Więc one jakby będą miały przywilej. Dostaną długopis firmowy, piękną zakładkę czarną, naszą Ludzie Sukcesu. I jeszcze jedną rzecz, to takimi pakietach będzie jeszcze coś takiego dodatkowego, coś bardzo, bardzo, co będzie dotykało Twoje serducho i Twoją duszę. No to tyle takim słowem wstępu i jeżeli mnie jeszcze nie znasz, jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Anna Antoniak. Miło mi Ciebie gościć na moim kanale. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jestem dumna z siebie, że 100 podcastów nagrałam. Kurka blaszka, to jest naprawdę wow, znaczy więcej niż 100, no bo jeszcze mamy to Słowo Miłości na Dziś, także tam już jest kilkanaście, czyli więcej. A wyobraźcie sobie, że Słowo Miłości na Dziś ukazuje się każdego dnia, więc będzie kolejnych 360 podcastów, także to jest też, uważam, niesamowite. I jest to dla mnie duże wyzwanie, nie powiem, ponieważ no muszę jakby to robić i chcę robić. I wiem, że to, co sieję teraz, przyniesie plony, i wierzę, że przyniesie to bardzo dobre plony w Twoim życiu, więc niech się dzieje wola nieba. A jeżeli uważasz, że to jest wartościowe, to subskrybuj kanał, żebyś wiedział, że dostał powiadomienie, że te wszystkie nagrania przychodzą. Co jeszcze? Jeżeli chcesz, to napisz do mnie po prostu, jeżeli masz jakieś pytania albo chciałabyś na jakiś temat, żebym jakiś poruszyła jakiś temat, to też bardzo Cię proszę, dajcie znać w mailu albo na fanpage'u na Ludziach Sukcesu, albo na stronie ludziachsukcesu.com, albo na Instagramie moim, macie tam wszystkie jakby pod spodem wszystkie dostępne linki i na YouTubie i na aplikacjach. A jeżeli czujesz i chciałbyś zostać partnerem moim i chciałbyś wspierać to, co robię i chciałbyś, żebym to rozwijała, bo mamy duże plany w związku z tym w tym roku, to wejdź, też masz linka na stronę Patronite i możesz jakby zostać partnerem i wspierać mnie już od kilku złotych miesięcznie, także to też będzie na rozwój po prostu tego kanału i tych wszystkich rzeczy, które będą się działy. Kochani, jak uleczyć zranioną duszę? Ja chciałabym Wam powiedzieć, że no z tą książką to jest tak, że miała być w grudniu, a jest teraz w lutym, jakby przed walentynkami. I jest taki piękny cytat w Biblii, ja już to nieraz mówiłam. Na wszystko jest czas i miejsce pod niebem. I w grudniu wydarzyły się pewne sytuacje w moim życiu osobistym. Były to sprawy urzędowo-sądowe
i po prostu te wszystkie rzeczy, które działania, które gdzieś miały wyjść, one się po prostu przesunęły, dlatego że może opowiem to kiedy indziej, to odnośnie spółek i odnośnie spraw z przeszłości, więc nie będę tutaj na ten temat mówić, choć wiem, że bardzo byście byli zainteresowani, bo ja też lubię takie smaczki z życia innych osób i wtedy mogę się jakby do tego odnieść i uważam, że to jest fajne, być może właśnie to poruszę w jakimś innym temacie. A dzisiaj porozmawiamy tak jak chciałam i tak jak obiecałam i dzisiaj był live tape też ogólnie i bardzo Wam serdecznie go polecam, żebyście sobie przesłuchali na fanpage'u. Ten live nazywa się... jak to się nazywało? No! Strategie gotującej się żaby. To jest niesamowite, bo to ma jakby wpływ na to, że nasza dusza potem jest poraniona. Także obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, jak działa właśnie strategia gotującej się żaby, to polecam Wam serdecznie, żebyście przesłuchali i zobaczyli, czy Wy czasami nie jesteście właśnie, albo nie byliście w takiej sytuacji i jak już zostaliście ugotowani, to zobaczyliście, że po prostu jesteście w czarnej D i teraz poddajecie się, nie wiecie, co macie zrobić. A ja cały czas mówię i jakby zachęcam Was do tego, żebyście pokonywali swoje granice, pokonywali swoje słabości, szukali prawdy, szukali tego, gdzie była przyczyna tego i zamieniali to na inne rzeczy. Jak pracuję z ludźmi jeden na jeden właśnie na terapiach i sesjach, to najważniejsze jest dla mnie to, żeby właśnie przepracować przeszłość i pewne rzeczy, pewne schematy, które są, dlatego że jeżeli tego nie przepracujesz, to będziesz zawsze czuć się nieszczęśliwym człowiekiem i będziesz wracać do pewnych rzeczy, nieświadomie powielać błędy i stare uwarunkowania, które gdzieś zakorzeniły się w Tobie nieświadomie, bo to się dzieje na nieświadomym poziomie od dzieciństwa i często, bo potem my cierpimy z tego powodu. I teraz chciałabym na kawałek przeczytać mojej książki. Jeśli sięgnąłeś po tą publikację, to z pewnością nie raz lub nie dwa ktoś mocno Cię zranił. Tym samym Twoja dusza i serce cierpiały. Kiedy człowiek zostaje skrzywdzony, nie myśli racjonalnie, cierpi. A im bardziej cierpi, tym bardziej wtapia się w otchłań ciemności i bólu. Cierpiałam wiele razy. Cierpiałam tak mocno, że pragnęłam tylko, by to się już skończyło. A żeby to się skończyło, wiedziałam, że muszę powiedzieć dość. I miałam dwa wyjścia. Popełnić samobójstwo, co jest dość proste w dzisiejszym świecie, albo trudniejsze, wymagające ogromnego nakładu pracy, zmiany i wysiłku każdego dnia. Być może i Ty zastanawiałeś się nad opcją pierwszą i taka myśl przyszła Ci do głowy, to wiedz, że nie jesteś w tym sam. Tylko pytanie, i co dalej? Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was, bo tak jest właśnie kawałek książki. Będę o tym dużo mówić i będę jakby dodawać posty w tym temacie i będzie dużo filmów i artykułów na ten temat, które nawiązują właśnie do tych pewnych rzeczy, dlatego że w dzisiejszym świecie naprawdę wiele ludzi cierpi i nie wie, dlaczego cierpi i nie wie, dlaczego dzieją się pewne rzeczy i wiele ogrom ludzi popełnia samobójstwa, młodzi ludzie popełniają samobójstwa, nie umieją sobie poradzić, nie umieją poprosić o pomoc. I być może Ty jesteś taką osobą, więc chciałabym powiedzieć, że nie jesteś sam. I sięgnij po tą książkę, przeczytaj ją, zobacz. Wierzę z całego serca, że jeżeli zgłębisz się w nią i przeczytasz, dotknie Ci ona tak, że nie będziesz chciał żyć już w taki sposób. A Twoje serducho i Twoja dusza zacznie się zmieniać. Być może nie od razu, bo może to będzie dla Ciebie kontrowersyjne, ale a może nie od razu, a może dostaniesz takiego bucha w głowie, że powiesz, kurde, no rzeczywiście, albo zaczniesz szukać, czy ja to, o czym ja mówię w tej książce, jest prawdą, czy nie. I tego też bym bardzo, bardzo, ale to bardzo chciała. Więc moi drodzy, tak to po części wygląda. A teraz chciałam powiedzieć, jakie rozdziały znajdą się w tej książce. Więc na początku będzie wstęp. Potem jak korzystać z tej książki, gdzie opisuję, w jaki sposób ja korzystam z książek i chciałabym, żebyś też
korzystał, być może w taki sposób albo podobny, czyli żeby książka, którą czytasz, wniosła coś do Twojego życia, a nie tylko, żeby ją przeczytać i odłożyć na półkę. Nie, ona ma wnieść coś w Twoje życie, dlatego ważne jest, żebyś z niej korzystał tak, jak Ty tego chcesz, a nie jak ktoś mówi, że masz korzystać. Więc albo mówi Ci, że masz robić w taki czy inny sposób. No właśnie, ja też Ci powiedziałam, w jaki ja sposób korzystam i może spodobać się ten sposób i powiesz, kurde, no rzeczywiście tak jest, a może nie. Jak wykorzystać trudności? Kolejny rozdział. Nie mogę spać, nie mogę jeść, nie chce mi się żyć. Ten rozdział opisuje mój upadek kilka lat temu, kiedy ja byłam w kompletnym dole, w czarnej dupie, za przeproszeniem. Kiedy nie mogłam spać w nocy. Cierpiałam na bezsenność, cierpiałam na depresję. Dzisiaj wiem, że to była depresja. A jak można to tak nazwać? Dzisiaj wiem, że depresji nie ma, to jest po prostu stan duchowy. Nie był to dobry okres w moim życiu. Był to najgorszy okres, jaki może być, ale dzisiaj jestem wdzięczna za to, bo gdyby nie to, nie słuchałbyś mnie dzisiaj i nie przeczytałbyś mojej książki. Naprawdę. I nie pomogłabym. Nie ja. To nie ja pomogę. Tylko Bóg pomoże Tobie odkryć na nowo, dlaczego tak jest i jak uzdrowić i uleczyć swoją duszę. Ja jestem tylko przekaźnikiem, więc moje doświadczenie i to, co przeszłam, może być dla Ciebie lekcją i pomóc Ci wznieść się na inny poziom i wyjść z tego, w czym obecnie jesteś. Kolejnym rozdziałem jest lęk i strach. I tutaj opisuję całe schematy, dlaczego się boimy, jak to wygląda i tak dalej. Kolejnym jest kilka słów o seksie. Obalam, musisz wiedzieć, że ja w tej książce obalam mity, obalam schematy, obalam rzeczy, które dzisiaj są na świecie akceptowalne, które są jakby pokazywane, że tak ma być, bo my się rozwijamy i mamy, taki jest świat. Ja te wszystkie rzeczy jakby rozpracowuję i obalam tylko dlatego, żebyś zobaczył, że wcale nie do końca tak jest. I że te rzeczy, które są nam wpajane, mówione, pokazywane, nie do końca są takie, jakie są. Halo, Matrix wita Cię w świecie. Więc ta książka będzie mocna i kontrowersyjna i będzie dotykała pewnych sfer, które nie są akceptowalne w świecie. Ja od razu to powtarzam. Będzie dużo rzeczy, które będzie się z Tobą kłóciło, nie będziesz być może chciał czytać mnie w pewnych momentach, albo będziesz czytał i będzie Cię to dotykało, ale taka jest rola tej pierwszej części, bo druga część będzie już jakby inna, czyli w tej części wchodzę w głębie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i co ma na to wpływ, a wpływ ma na to Twoje życie i życie, które Cię otacza, świat i to wszystko, w jaki sposób świat jest skonstruowany na ten moment. To jest duchowe i ja o tym mówię w tej książce. Więc kilka słów o seksie. Potem, co nam mówi dziś świat? O właśnie. Dlaczego chorujemy pomimo rozwoju? To też jest bardzo ważny aspekt. Zafałszowany świat. Kto działa na moją niekorzyść? To jest też dobre. Zmiany, które nie chcą się zmienić. To jest też bardzo fajne, ponieważ zobacz, jak to jest, że ja, jako kobieta, która jestem świadoma siebie i która się rozwijała i tak dalej, nagle w pewnym momencie, kiedy ja byłam w tej czarnej dupie, za przeproszeniem, to ja miałam myśli, które chciały mnie unicestwić. A ja tak naprawdę nie chciałam tego na świadomym poziomie. Ale co sprawia, że coś jest w Tobie takiego, albo ktoś, albo coś, że Ty chcesz sobie zrobić krzywdę, albo chcesz zrobić komuś krzywdę, albo
że nie zmieniasz czegoś, choć wiesz, że to powinno być zmienione. Co cię trzyma w tym, że ty spadasz coraz niżej? Zobaczcie. A więc kto działa na naszą niekorzyść? Zmiany, które nie chcą się zmienić. Wirtualny świat. Czy białe jest białe? Jak działa kłamstwo? To jest bardzo fajne. Prawda uwalnia. Człowiek jest tylko człowiekiem. Kolejny rozdział. Życie bez miłości. O. Strach. Czarna owca. Ciało, dusza, duch. To jest też niesamowite, bo w tym rozdziale pokazuje, nie wiem, czy słyszałaś, że my oprócz ciała i duszy mamy również ducha. I ja przez całe moje życie myślałam, że mam tylko ciało i duszę. Ale halo, my mamy jeszcze ducha. I opisuje to właśnie w tym rozdziale. A potem kolejny rozdział jest ciało, kolejny jest dusza i kolejny jest duch. I opisuje jakby każdy z tych elementów osobna i pokazuje, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej. Dlaczego twoja dusza nie współgra z duchem i twoje ciało nie współgra z duchem, ale ciało i dusza współgrają ze sobą i jak to się ma do siebie. Więc to jest kolejny rozdział. Kolejny rozdział to jest, komu zależy, byś nie poznał prawdy. To jest niesamowite. To jest, jak ja to sama czytam, to myślę, wow, to jest naprawdę... Ale się jaram tym. Skąd pochodzi kłamstwo? W czyich rękach jest świat? Dwa światy. Strategia wroga. Atak. Kto rządzi w twoim życiu? Fałszywa nauka. Jaki jestem piękny? Jestem Bogiem. Religia a Bóg. Było pusto, a więc gdzie jest? Medytacja. Prawo przyciągania. Wróżbiarstwo. Reinkarnacja. Jak ja poznałam prawdę i co dalej? To jest ostatni rozdział. Także no takie niebanalne te rozdziały są moim zdaniem. Nie wiem, jak ty sądzisz po przeczytaniu, po przesłuchaniu tego. No na przykład dwa światy, strategia wroga, atak, kto rządzi w twoim życiu, fałszywa nauka, jaki jestem piękny, jestem Bogiem. Zobaczcie, tak? Medytacja, prawo przyciągania, wróżbiarstwo. Więc to są takie rzeczy, które które będą mocno dotykały. Więc tak, słuchajcie, wygląda moja książka, która już niebawem będzie. I niezmiernie się cieszę. I dziękuję Bogu, że to doszło już do jakby końcowej fazy i że mogę to zrobić. Choć są różne jakby przeszkody dalej na tym poziomie, dlatego że Sławek się rozchorował i nie może zrobić pewnych rzeczy. Irenka też się rozchorowała i po prostu nie może zrobić pewnych rzeczy albo zrobić to z opóźnieniem, czyli jakby teraz. Więc tak to bywa. Widzicie, to nie jest takie proste, ale czy warto się poddawać? No nie. Wszystko ma swoje miejsce i czas pod niebem, jak mówi Biblia do nas, jak mówi Bóg do nas, także ja ufam, że jeżeli coś nie dzieje się teraz, to znaczy, że zadzieje się za chwilę i że wszystko ma odpowiedni moment, więc cieszę się, naprawdę się cieszę na tą książkę i druga książka będzie zaraz też niebawem, miała być w pierwszym kwartale, będzie teraz w drugim kwartale, czyli mam nadzieję, że kwiecień, jakoś maj będzie już druga część tego, żebyś mógł to sobie przeczytać, przeanalizować i wprowadzić w życie. Do tego będzie kurs 50 dni Twojej przemiany i to będzie petarda, ponieważ tam przyjdą ludzie, którzy będą mówili o swoich przemianach i będziemy jakby taki przechodzić cały proces Twojej zmiany wewnętrznej, duchowej, rozwojowej, emocjonalnej i mentalnej. Także zapraszam Cię serdecznie. Obserwuj, będę też o tym dużo mówić, więc kochani, życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia w tym setnym odcinku podcastu, jednocześnie podcastem Słowo Miłości na Dziś, no bo to się jakby z tym łączy, a od jutra wracamy już do normalnego trybu i ja Was ściskam naprawdę serdecznie i życzę Wam udanego, fantastycznego dnia. Hej!